No pierwszy błąd bramkarza, Martin, fajnie, że pobiegł do końca, wykończył tą akcję. No a drugi, no karny był czy nie był, nie mi to ocenia, sędzia jest od tego, no, ale był karny. Filip fajnie strzelił i mamy zwycięstwo. Na pewno chcieliśmy grać w piłkę od tyłu. To w pierwszej połowie nam się udawało, pierwsze 30 minut bezwzględnie dla nas było. Później trochę oddawaliśmy pole przeciwnikowi, ale najważniejsze są 3 punkty. Mamy teraz chwilę na odpoczynek, na zregenerowanie sił. No i mam nadzieję, że znowu u siebie 4 mecz rzędu wygramy. Cóż, pierwsze 20 minut zdecydowana, bym powiedział, przewaga zespołu gospodarzy. Tak jakbyśmy wysiedli dopiero z autobusu, a przyjechaliśmy przez wczoraj i nocowaliśmy w Suwałkach. Trochę błąd nasz przy stracie pierwszej bramki. Trochę nas tak podłamał, ale z biegiem czasu myślę, że coraz bardziej dochodziliśmy do głosu. Miał swoje sytuacje i Dawid Nowak, i Patryk Serafin w drugiej połowie. Szkoda, że straciliśmy taką bramkę na 2-0, bo zaskoczony był i zespół Wigier, i zespół Garbarni z decyzji sędziego. Nie chciałbym tego komentować, ponieważ my trenerzy za dużo mówić nie możemy, bo zaraz są tego konsekwencje, ale myślę, że tak jak sędzia podyktował rzut wolny przeciwko Garbarni w polu karnym w pierwszej połowie, gdzie Wójcik też można by się było dopatrzyć faulu, a dał mu żółtą kartkę za symulowanie, tak teraz przy tej interwencji w drugiej połowie straciliśmy bramkę na 2-0, chcieliśmy odrobić, ale niestety trochę brakło czasu, troszkę może cierpliwości. Nie udało się, stąd musimy ze spuszczonymi głowami wracać, a długa podróż przed nami. Cóż, no, wynik na pewno cieszy. Dużo mniej gra w drugiej połowie, bo o ile do pierwszej połowy nie można się przyczepić i graliśmy naprawdę, myślę, że ładniej dla oka i stwarzaliśmy sytuację, wykorzystaliśmy tylko jedną. To niestety w drugiej połowie, po strzeleniu tej drugiej bramki z rzutu karnego, wydaje mi się, że zabrakło trochę też doświadczenia temu młodemu zespołowi. Zbyt głęboko cofnęliśmy się, przestaliśmy realizować to, co sobie zakładaliśmy przed meczem. Dzięki temu, moim zdaniem, nie tylko moim, całego sztabu, po analizie drużyna Garbarni, do bardzo dobrze grająca w piłkę i nie zasługująca na tą pozycję, którą w tej chwili zajmuje, doszła do głosu i mieliśmy przez to problemy zupełnie niepotrzebne. Też zachowanie Damiana, to jest młody chłopak, nie wytrzymał, odkopnął piłkę, dostał żółtą kartkę, musiał się z tym liczyć. Przez to końcówka była bardzo nerwowa. No ale no cóż, no, na razie szczęście nam sprzyja i cieszymy się bardzo z trzeciego zwycięstwa, a przeciwnikom życzymy kolejnych zwycięstw, bo na to zasługują. Myśmy naprawdę, jak ja zacząłem słyszeć w pewnym momencie przed tym meczem, że tu będzie gładko, miło, gładko i przyjemnie wygramy ten mecz, no to się zastanawiałem, czy ktoś w ogóle ogląda mecze tej ligi. Bo to jest naprawdę bardzo dobrze ułożona drużyna i widać, że bardzo dobrze prowadzona, która potrafi grać piłką, nie boi się, ma podobny styl do naszego, stara się konstruować akcje od tyłu i naprawdę zasługuje na dużo wyższą pozycję.